Proszę Państwa, przedstawiony tutaj przeze mnie temat, czy zarysowany hasło wywoławcze, o którym chciałbym mówić, dotyczące prześladowania Żydów w gettach prowincjonalnych powiatu Kreiskielce, czy Kreishauptmannschaftu Kielckiego, jest to temat oczywiście niezwykle szeroki, który zasługiwałby na odrębną monografię. Wydaje mi się jednak, że a całość działań prowadzonych przez administrację niemiecką, administrację okupacyjną, składał się w istocie na jedno wielkie prześladowanie ludności żydowskiej, w obrębie której można wymienić kilka elementów składowych. Część tych zagadnień była już przeze mnie, poruszona przez moich szanownych przedmówców, takich jak chociażby wykluczenie, oznakowanie haniebne ludności żydowskiej, pozbawienie fundamentów egzystencji. Ja natomiast chciałbym się, proszę Państwa, skupić na innych kwestiach, dzięki którym wydaje mi się, że uda się przynajmniej tę część ludności żydowskiej, o której będę mówił, uda się wydobyć z pewnej anonimowości, z tej masy ludzkiej, o której my tutaj wszyscy mówimy. Jeżeli chodzi o cezurę czasową, to jest ona oczywista, jest to wrzesień 1939 roku i agresja niemiecka. Początek czy zajęcie terenu Kreiskielce to jest połowa września 1939 roku, natomiast cezura końcowa została skrzętnie wyznaczona przez organizatorów jako rok 1941. Dostosowując się do tej cezury czasowej, powiem, że zbiega się ona w czasie z jedną ze znanych akcji przeprowadzonych przez okupacyjne władze niemieckie na ludności żydowskiej, dotyczącej skonfiskowania futer, odzieży w związku z kampanią na wschodzie, grudzień 1941 roku. I na tym chciałbym zakończyć swój referat, ponieważ ta akcja pociągnęła za sobą także bezpośrednie ofiary wśród społeczności żydowskiej, społeczności wiejskiej, co tym bardziej mnie interesuje. Proszę Państwa, na początek oczywiście trochę statystyki wymaganej do tego, abyśmy mogli zrozumieć, czy poznać w ogóle, o jakich rzędach wielkościowych, czy przeciwko komu było prześladowanie, o jakich ilościach ludzi tutaj mówimy. Przed wojną powiat kielecki był zamieszkiwany przez ponad 200 tysięcy osób. Według wyliczeń historyków w takich miejscach łącznie przed wrześniem 1939 roku w istniejących publikacjach można spotkać liczbę 7900 Żydów, przynajmniej taka jest między innymi podawana przez Rutkowskiego. Wydaje mi się, proszę Państwa, że jest to liczba niedoszacowana i w mojej ocenie ta liczba ludności żydowskiej, która we wrześniu 1939 roku, którą zastał wybuch wojny we wrześniu 1939 roku, liczyła co najmniej ponad 10 tysięcy Żydów, 10 700 osób. Warto wreszcie przypomnieć te nazwy, ponieważ ja mówię tutaj o środowisku lokalnym, środowisku małomiasteczkowym, wiejskim, a one bardzo rzadko się pojawiają, dlatego pozwolę sobie nazwy tych miejscowości, w których ludność żydowska stanowiła czasem większość, czasem około połowy mieszkańców, wpisując się niewątpliwie w niewątpliwą tradycję tych miejsc. Takie miejscowości jak Chęciny, Bodzentyn, Suchedniów, Słupianowa, Łopuszno, Daleszyce, Białogon, Bliżyn i Samsonów. To są te większe ośrodki osadnictwa żydowskiego w powiecie kieleckim. Poza tym, proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że znaczna część ludności żydowskiej mieszkała na wsiach wśród polskiej ludności. Stąd właśnie te statystyki mówiące, prawda, mówiące bardziej o gminach wyznaniowych, do których przynależeli też Żydzi wiejscy, stąd ta liczba ponad 10,5 tysiąca ludzi. Proszę Państwa, jak to się zmieniało po agresji niemieckiej?
Według oficjalnej niemieckiej statystyki z marca 1940 roku na terenie Kraiskielce, czy na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, bo winienem jestem tutaj pewną uwagę, większość gett czy była zlokalizowana na terenach małych miasteczek, a także wsi w powiecie w Kraiskielce. Wykluczam ze swojej analizy, co oczywiste, miasto Kielce, które w momencie szczytowym w 1942 roku było zamieszkiwane, czy mieszkało tam, zgromadzono, spędzono w inny sposób, wykształtowano tę liczbę ponad 25 tysięcy, około 20, nawet 6 tysięcy Żydów. Wykluczam oczywiście ze swojej analizy miasto Kielce i wykluczam także Skarżysko Kamienna. No, ciężko nazwać Skarżysko terenem wiejskim. Myślę, że mieszkańcy miasta by się na mnie obrazili, ale poza tym, proszę Państwa, w Skarżysku, stosunkowo dużym mieście, jak na warunki przedwojenne, mieszkającym ponad 20 tysięcy osób, Żydów było około 2 tysięcy, nawet mniej, a to wynikało stąd, że Skarżysko było ważnym ośrodkiem zbrojeniowym, a jak wszyscy wiemy, a jeżeli nie, to powiem, nie zatrudniano Żydów w ośrodkach zbrojeniowych, stąd liczba Żydów w tej miejscowości była taka, jaką wskazałem. Podstawowa statystyka, czy tutaj o wiele ważniejsza, to są, proszę Państwa, statystyki prowadzone przez ŻSS, czyli Żydowską Samopomoc Społeczną. Według korespondencji Komitetu Powiatowego we wrześniu, październiku 1941 roku na terenach Kraiskielce, na terenach wiejskich powiatu kieleckiego, zamieszkiwało 15 800 Żydów. Wydaje mi się, że i ta liczba jest niedoszacowana, ponieważ w tych statystykach podawano liczby przynależne do poszczególnych komitetów ŻSS-u. Takich komitetów działało 9 w Kraiskielce. Natomiast, proszę Państwa, część Żydów zamieszkiwała poza tymi ośrodkami w bardzo małych miejscowościach. Chociażby przypomnę taką miejscowość jak Bieliny, gdzie mieszkało co najmniej kilkanaście rodzin żydowskich, co nam pozwoli uzyskać liczbę co najmniej kilkudziesięciu osób, które nie były zaliczone do tych statystyk. No, poza tym w innych miejscowościach, także wiejskich, które przynależały do przedwojennej gminy Kielce i podlegały pod tamtejszą ŻSS. Skąd, proszę Państwa, taki nagły przypływ ludności żydowskiej na terenach, o których mówię? To jest oczywiste, była już o tym mowa, wszyscy o tym wiemy, że ludność żydowska, jednym z pierwszych elementów prześladowania, represjonowania tej ludności, były przeprowadzane bezprawne wysiedlenia i przesiedlenia. Jeżeli chodzi o Kraiskielce, to przede wszystkim na ten teren, tu zasadnicze znaczenie miała wielka fala deportacji Żydów z Płocka. W marzec 1941 roku szacuje się, że do takich miejscowości jak Bliżyn przybyło ponad 300 osób, do Nowej Słupi około 1000, do Suchedniowa 715, do Bodzentyna 1700 osób. To jest, proszę Państwa, niezwykle ważne w tych statystykach, że liczba ludności żydowskiej w niektórych miejscowościach podwoiła się i znacznie liczba uchodźców, wysiedleńców znacznie przekraczała liczbę Żydów miejscowych, tych, którzy mieszkali od pokoleń w tych miejscowościach, i to generowało rozliczne problemy, ale przede wszystkim generowało czy krystalizowało politykę zagłady pośredniej ludności żydowskiej. Proszę Państwa, kolejny element, o którym chciałbym, wrócę jeszcze do tych warunków egzystencji ludności żydowskiej, zagłady pośredniej, wrócę w dalszej części referatu. Kolejny element, o którym chciałbym powiedzieć, to jest dokonanie pewnej charakterystyki struktur administracyjnych, zwłaszcza administracji
związanych z administracją policyjną, czy policją niemiecką, która była bezpośrednio odpowiedzialna za prześladowanie ludności żydowskiej, która najczęściej z ludnością żydowską się spotykała. Jest oczywiście całość administracji okupacyjnej zajmowała się tym elementem, ale chciałbym właśnie podkreślić rolę struktur policyjnych. Oczywiście Policja Bezpieczeństwa, Sicherheitspolizei i Policja Porządkowa, Ordnungspolizei. Mam tutaj na myśli te dwie formacje. Jeżeli chodzi o strukturę policji policji bezpieczeństwa niemieckiej, jedna placówka Policji Bezpieczeństwa działała na terenie Kreiskielce w Kielcach jako tak zwana Außendienststelle z referatem czwartym, czyli z Gestapo, zatrudniającym kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Poza tym placówki policji porządkowej, Ordnungspolizei, działały dokładnie w czterech miejscowościach, które na terenie Kreiskielce, to jest posterunek żandarmerii w Kielcach, posterunek żandarmerii w Łopusznie, w Bielinach i w Skarżysku Kamiennej. Posterunkiem żandarmerii kieleckiej dowodził porucznik Otto Szelenc, posterunkiem policji w Skarżysku Majze, lejtnant Majze, w Bielinach podporucznik lejtnant Wagner, w Łopusznie lejtnant Statę. Proszę Państwa, chcę podkreślić i przypomnieć te nazwiska, ponieważ w moim głębokim przekonaniu są to te osoby, które kształtowały tę politykę w sposób bezpośrednią realizację rozmaitych zarządzeń na szczeblu Generalnego Gubernatorstwa Dystryktów i Powiatów, a następnie było to przekładane na bezpośrednie działania i ich wykonawstwo tych funkcjonariuszy. W referacie, nie wiem czy będzie publikowany czy nie, ale w referacie wymieniam także konkretne nazwiska żandarmów ustalone przez Okręgową Komisję. Łącznie, proszę Państwa, można przyjąć, że struktur policji porządkowej, czyli tych czterech posterunków, przeciętnie posterunek żandarmerii liczyło kilkunastu funkcjonariuszy. Jeżeli założymy, że mogło to być jednorazowo około 15, to na cały Kreiskielce tych żandarmów, bo była to żandarmeria, prawda, już nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły organizacyjne, około 60 żandarmów na terenie Kreiskielce. Oczywiście w ramach struktur policyjnych, a jeszcze jest jedna kwestia. Otóż, proszę Państwa, 60 osób to niewiele, prawda? Natomiast byli żandarmi dość mobilni. Co to znaczy? Przede wszystkim poruszali się konno, dysponowali motocyklami, poza tym korzystali powszechnie z pracy niewolniczej świadczonej przez polskich chłopów w postaci tak zwanej stójki. To znaczy, że były dyżury wyznaczone w placówkach żandarmeryjnych, gdzie jeden gospodarz z furmanką musiał dyżurować 24 godziny i to się kolejka zmieniała, więc to powodowało, że dysponując stosunkowo niewielkimi siłami mogli dość szybko jak na warunki wiejskie reagować. Poza tym, proszę Państwa, według przynajmniej niektórych relacji pojawiali się dość rzadko, ograniczali swoją wizytę do targów, zwyczajowych targów i wtedy niejako przy okazji, w cudzysłowie, dokonywali najść na ludność żydowską. Wspominając o strukturach policyjnych czy aparacie zaangażowanym w prowadzenie represji i realizowaniem Judenpolitik, nie można zapominać oczywiście o policji granatowej. Jak przedstawiała się z kolei ta służba? Otóż, proszę Państwa, według moich ustaleń na terenie Kreishauptmannschaftu całego kieleckiego
łącznie wiosną 1940 roku możemy przyjąć, że funkcjonariuszy Police Policaj, Policji Granatowej było zatrudnionych około 230. Z tego istniały trzy komisariaty, dwa w Kielcach, jeden w Skarżysku Kamiennej. Pozostałe komisariaty, czy przepraszam, raczej posterunki, działały na terenach stricte wiejskich. Przeciętnie posterunek policyjny liczył około 5-6 funkcjonariuszy, co po sumowaniu pozwala nam uzyskać liczbę około 100 funkcjonariuszy, którzy Policji Granatowej, którzy działali na terenach wiejskich krajs Kielce. Już nie chcę tutaj wymieniać szczegółowo, które posterunki. Nazwiska, proszę Państwa, nazwiska funkcjonariuszy Policji Granatowej, przynajmniej tych początkowym okresie czasu działających w krajs Kielce, są znane i w jednej z publikacji dokładnie wymieniam z imienia nazwiska, którzy funkcjonariusze operowali na tym terenie. Wymieniając struktury policyjne, wspomnieć należy również oczywiście o tym, że do realizowania polityki antyżydowskiej perfidia niemiecka sięgnęła także i po część ludności żydowskiej w postaci Jüdischer Ordnungsdienst. Jestem gorącym zwolennikiem w ogóle używania nazw, w tym przypadku nazwy niemieckiej, ponieważ ona całkowicie odzwierciedla zamysł tych, którzy tę formację powołali do życia. Nie znamy precyzyjnie konkretnych dat, kiedy w poszczególnych miasteczkach, gettach Jüdischer Ordnungsdienst powstała, natomiast zaskakująca jest jej liczebność. Otóż, proszę Państwa, według statystyk podawanych przez różnych autorów, przykładowo przynajmniej mnie zaskoczyły te liczby, w Suchedniowie, w getcie liczącym ponad 2000 osób, ta formacja liczyła około 40 funkcjonariuszy. W Bodzentynie ponad 30, a w Chęcinach, przepraszam, w Bodzentynie ponad 20, w Chęcinach ponad 30. Daje to dość dużą siłę ludzką. Proszę Państwa, oczywiście mówiąc o tej formacji, okazało się, zachowały się bardzo ciekawe wspomnienia czy relacja złożona przez jednego z funkcjonariuszy Jüdischer Ordnungsdienst, Abrama R. Celowo podaje R, ponieważ został on po wojnie zaocznie skazany na 3 lata więzienia za znęcanie się nad ludnością żydowską. Więc Abram R. wspomina między innymi o tym, że mniej więcej używa takich słów, no mówię z pamięci, myśmy życie za nich oddali. Mowa tutaj o pozostałych członkach społeczności żydowskiej. Mówi o tym, że na przykład było zarządzenie, że potrzeba było tylu i tylu robotników przymusowych. Nie wszyscy chcieli iść dobrowolnie, trzeba było ich wziąć siłą. To tylko, proszę Państwa, unaocznia pewien mechanizm funkcjonowania społeczności żydowskiej w warunkach okupacji niemieckiej. Proszę Państwa, wspomniałem o tym, że jednym z istotnych elementów jest tworzenie warunków zagłady pośredniej. Wydawać by się mogło, prawda, że sytuacja w takich gettach prowincjonalnych krajs Kielce, których nazwy wymieniłem, ten proces gettoizacji był bardzo na tym terenie dość skomplikowany, bym powiedział, ponieważ część na przykład gett powstała wiosną 1941 roku, tej fali była już tutaj mowa. Natomiast część ludności żydowskiej na terenach wiejskich, małych miejscowościach funkcjonowała w tych miejscowościach nawet do wiosny 1942 roku. Oczywiście podlegając różnorodnym ograniczeniom. Niemniej jednak nie była przesiedlana. Z kolei w innych rejonach krajs Kielce, chociażby położonych bardziej na północ, w niewielkiej odległości przecież od stolicy powiatu, ludność żydowską komasowano w cudzysłowie z kilkunastu, na przykład miejscowości do trzech wybranych miejscowości, pozbawiając oczywiście dobytku. Natomiast
najtrudniejsza sytuacja panowała w tych miejscowościach, do których trafiali wysiedleńcy, zwłaszcza z Płocka. W istniejących źródłach dość często wspomina się o tym, że była to ta zasadnicza część ludności żydowskiej, która cierpiała wszelkiego rodzaju niedostatek, pauperyzację. Ale proszę Państwa, trzeba też powiedzieć, że mimo tego, że były to getta otwarte czy półotwarte, częściowo zamykane, wydaje się, że dość duży odsetek, dość duża śmiertelność panowała w gettach, w tych małych gettach, typu Bozentyn, Nowa Subia, Bliżyn, co było dla mnie pewnym zaskoczeniem. Opisy źródłowe wspominają o tym, że głównie wysiedleńcy z Poznania chodzili spuchnięci z głodu, pełni ich skórę pokrywały różnego rodzaju czyraki, innego rodzaju choroby. Co ciekawe, proszę Państwa, mimo wysprzedawania posiadanego przy sobie majątku czy jakichś tam przedmiotów, dzięki którym mogli zdobyć potrzebną żywność, nie zawsze tę żywność udawało się zdobyć. To bardzo ciekawa informacja dotycząca ŻTSS-u z Samsonowa, taka miejscowość niedaleko Kielc, gdzie mowa jest o tym, że żywności nie można kupić nie tylko dlatego, że nie ma za co, ale przede wszystkim nie można jej kupić, bo nie ma skąd, że miejscowa ludność polska także tej żywności, tą żywnością nie dysponuje. Więc to jest według mnie dość istotne. Natomiast miarą oczywiście sytuacji pauperyzacji ludności żydowskiej są dane, oficjalne dane i statystyki Komitetu Powiatowego ŻTSS z Kielc, które mówią, to są dokładne odsetki, ile osób korzystało czy ubiegało się o pomoc społeczną. Najniższa wartość to jest dla Białogonu blisko 33%, natomiast największa wartość, mówiąca statystycznie oczywiście, no, podobno nie ma gorszego kłamstwa niż statystyka, no ale jesteśmy czasem zmuszeni się nią posługiwać. Największa wartość wśród osób ubiegających się o pomoc do komitetów pomocowych to jest dla Bliżyna ponad 80% żydowskich mieszkańców tej osady ubiegało się o pomoc społeczną. Proszę Państwa, oczywiście w referacie szczegółowo to omawiam. Natomiast warto powiedzieć, że ten proces był oczywiście stopniowy, o czym wydaje się, że nikogo na tej sali przekonywać nie trzeba. Niemniej jednak warto podnieść i tę kwestię, którą już wzmiankowano w publikacjach różnych, a mianowicie pewnego rozwarstwienia społecznego, a także nierówności społeczne, które w gettach funkcjonowały, także w gettach prowincjonalnych, bardzo małych, ponieważ można spotkać relacje, między innymi relacja Goldi Schachter z Bodzentyna. Była kilkuletnią dziewczynką w chwili wybuchu wojny, która wspomina o tym, że na przykład jej wuj, który pełnił funkcję prezesa miejscowego Judenratu, został sprezentowany, czy żandarmeria z Bielin sprezentowała mu kosz pomarańczy, że wcale źle się nie powodziło. Natomiast to inni wspominają z kolei, że za łapówkę można było zdobyć wszystko, co było potrzebne, zwłaszcza żywność. Proszę Państwa, kolejny element, oczywiście jest to nieliczna grupa ludności żydowskiej, która mogła sobie na to pozwolić, a i ta część ludności żydowskiej w miarę postępującej okupacji no, coraz bardziej upodabniała się do tego powszechnego dnia, czyli do poczucia głodu, który jest bardzo mocno zauważalny w źródłach, także dotyczących właśnie tych gett prowincjonalnych. Natomiast proszę Państwa, zbrodnie bezpośrednie, tak sobie zatytułowałem pewien tutaj fragment, o którym chciałbym
powiedzieć. Otóż cechą charakterystyczną sytuacji w gettach prowincjonalnych to jest działalność właśnie bardzo lokalnych jednostek policyjnych, zwłaszcza żandarmerii niemieckiej. Wspominałem o tych posterunkach żandarmeryjnych z Bielin, z Łopuszna, posterunek Kielce i posterunek Skarżysko. Głównie odpowiedzialni za dokonywanie zbrodni byli odpowiedzialni ci funkcjonariusze, ale także Wehrmacht we wrześniu 1939 roku, a także w następnych miesiącach, ponieważ miasteczka, w tym te miasteczka, o których wspominałem, były także, służyły za miejsce kwaterowania oddziałów niemieckich. Udało się, proszę Państwa, ustalić na podstawie ksiąg głównych więzienia kieleckiego liczbę co najmniej 100 Żydów, nie mniej niż 100. Mam nadzieję, że nigdzie nie pomyliłem się w obliczeniach, jeżeli to że tak powiem, że będzie to powyżej 100, ale nie mniej niż 100 Żydów z terenów prowincjonalnych Krajs Kielce zostało w latach 1940-41 osadzonych bądź w jakikolwiek inny sposób umieszczonych w więzieniu kieleckim. Pod jakimi zarzutami? Dla roku 1940 ta liczba zatrzymanych, aresztowanych wynosi 23 osoby, dla 1941 77. Głównie, proszę Państwa, w tych przypadkach, w których zostało to wpisane w rejestrze, w ewidencji więziennej, ta różnorodność, jest to różnorodność kar, o tak można by powiedzieć. Przede wszystkim, proszę Państwa, część osób została aresztowana i nie wpisano w ogóle kategorii, nie ma powodu. Są zatrzymani i już. Natomiast w innych przypadkach można zwrócić uwagę, to bardzo mnie zaciekawiło, to są masowe aresztowania z roku 1941 w takich miejscowościach jak Nowa Supia, jak Łopuszno, gdzie następnie ofiary aresztowań były deportowane do obozu, do KL Auschwitz i tam w przeciągu kilku dni bądź kilkunastu tygodni zostały zamordowane. Wpisano w niektórych przypadkach, zwłaszcza tutaj w przypadku Nowej Słupi, wpisano tym zatrzymanym postawa antyniemiecka. Jako placówka, to bardzo ciekawe, bo jako placówka zlecająca zatrzymanie tych osób występuje Auschwitz-Stelle Kielce, Gestapo, i wpisuje podpisuje te zatrzymania zastępca szefa Gestapo Hans Wyrwich. Być może kolejne badania to pokażą, a może i nie, ale przynajmniej dla mnie wpisanie w tę dokumentację oficjalną postawy antyniemieckiej wskazuje, że być może kształtował się jakiś ruch oporu w tych gettach prowincjonalnych. Pozostałe osoby, już będę zmierzał do końca, mam jeszcze 2 minuty, pozostałe osoby, proszę Państwa, zostały zatrzymane za nielegalny ubój, za pokątny handel, ale także za zbyt wysokie ceny, kradzieże. No, oczywiście trzeba by to dokładnie analizować, o jakim rodzaju na przykład mamy do czynienia w przypadku, kiedy wpisano oszustwo, zwłaszcza kiedy wpisywano doskonałe oszustwo. Być może chodzi o na przykład fałszowanie tak zwanych aryjskich papierów. Natomiast też część osób, co najmniej 4 osoby, zostały wpisane, że skazane przez Sondergericht Kielce na karę śmierci za opuszczenie getta. Co ciekawe, nie wszystkie osoby, które opuściły getto, czy uciekły z niego, czy próbowały się przedostać gdzieś tam w inne rejony Krajs Kielce, zostały skazane przez Sondergericht. Według informacji, no nie wiem czy pewnych, ale część osób, która została zatrzymana pod zarzutem opuszczenia getta, została zwolniona. Tak przynajmniej wpisano w oficjalne statystyki. Mam co do tego pewne wątpliwości, to już nie chcę o tym mówić. Kończąc, proszę Państwa, jeszcze 3 zdania. Jednym z istotnych elementów oczywiście prześladowania ludności żydowskiej to jest zagłada
przez pracę, jako jeden z tych ważniejszych elementów. Żydzi prowincjonali także byli zatrzymani do świadczenia pracy. Przede wszystkim nie funkcjonowały w moim przekonaniu, czy według mojej wiedzy, obozy w takim typowym rozumieniu. Były to miejsca, gdzie Żydów był transportowano i odtransportowywano z powrotem, kamieniołomy, kopalnie, ale przede wszystkim szeroko rozumiane prace porządkowe, ale także takie prace, o których tutaj już pan Chmielewski wspominał. Proszę Państwa, ostatnie słowo. Na podstawie zgromadzonej w Okręgowej Komisji w Kielcach dokumentacji, a zwłaszcza korespondencji prowadzonej z centralą w Ludwigsburgu, wynika, że spośród tych kilkudziesięciu funkcjonariuszy Policji Porządkowej, a zwłaszcza tych dwóch najbardziej brutalnych posterunków, nie wspominałem o tym, że dochodziło tam do palono Żydom brody, na przykład był taki żandarm Laubersheim w Łopusznie, który uwielbiał podpalać żydowskim mieszkańcom brody, podczas kiedy zgłaszali się do pracy. Są takie naoczne świadectwa. Przynajmniej według statystyki żaden z tych funkcjonariuszy nigdy nie stanął przed jakimkolwiek sądem. Zostały umorzone postępowania, były umarzane z powodu niemożliwości wykrycia miejsca przebywania. Uprzedzając Państwa pytanie, odpowiem, że co najmniej kilku policjantów, chyba około 10 policjantów granatowych z terenu Kraiskielce zostało skazanych na kary więzienia za zbrodnie na Żydach, ale to jest okres po 1941, który nas tu chyba akurat w tym momencie jakby no nie zajmuje, prawda? No jest to ważne zagadnienie, ale nie w tym momencie. Dziękuję bardzo.